Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jak zwykle na żywo z Centrum Handlowego Galaxy Sylwester Perowicz. To jest program Galaktyka Pomerania. Moim pierwszym i już w zasadzie stałym gościem jest Grzegorz Kluczyński. Witaj, Grzegorzu. Witam serdecznie. Grzegorz, czyli nasz szczeciński bloger, szczecinblogix.pl. Dziś będziemy debatować, w związku z tym już teraz zapraszamy na stronę www, bo za chwilę będzie tam dyskusja na żywo. Tak, dokładnie zapraszamy na stronę szczecin.blogix.pl, /debata, gdzie będziemy... Internauci będą mogli dyskutować na temat tego, co się aktualnie dzieje w studiu, czyli i dyskusji, która będzie się tu odbywała, czyli finansów miasta. Dokładnie. Grzegorzu, my chcielibyśmy zrobić teraz taki wstęp dotyczący tego, co w ostatnim czasie było takie dyskusyjne i o czym rozmawiali nasi mieszkańcy i szczecinianie, osoby, które interesują się Szczecinem, jeżeli chodzi o nasze miasto. Jakie tematy są poruszane? Z tego, co widziałem, to bardzo dużo dyskusji wywołała decyzja z ubiegłego tygodnia, tak naprawdę to oświadczenie miasta dotyczące koncertów. Chyba mamy wielu specjalistów w internecie. Ta decyzja odbiła się dość głębokim echem, już zyskała nawet nazwę Boomgate od nazwy firmy, z którą miasto zerwało umowę. Tak jak powiedziałeś, przybyło nam, albo ujawnili się, może tak o to określę. Nieukryci specjaliści. Specjaliści od organizowania koncertów, wszelkie maści eventów. Ale powiedz mi, o czym dyskutuje się, bo tak naprawdę decyzja dotyczyła tego, że zerwano umowę ze strategicznym w zasadzie partnerem, bynajmniej w odczuciu wielu osób, który miał organizować duże wydarzenie towarzyszące, mające być imprezą muzyczną tak naprawdę. I tam mówiono o takich nazwiskach między innymi jak choćby Green Day, tak, jako zespole, który miałby się pojawić. Tak. Tutaj chciałbym dodać, że ludzie zapomnieli, co jest tak naprawdę ideą Reggae The Dolls & Races. To nie koncert? Właśnie nie koncert, tylko żaglowce i to, co się będzie odbywało przede wszystkim na nabrzeżach, na Odrze, w całej okolicy Wałów Chrobrego, Łasztowni i tak dalej. Koncert w sumie ma być tylko dodatkiem, jednak wywołał największą dyskusję, tak jak powiedziałem, specjalistów, zarówno tych anonimowych, internautów. A co proponowaliśmy? Co internauci proponowali w swoich komentarzach na tą sytuację, aby no, tak naprawdę zadowolić samych siebie? W większości pojawiły się troszeczkę sarkastyczne opinie, że oczywiście przyjedzie Doda, przyjedzie Bajm, przyjedzie zespół Perfect. Pojawiały się również informacje, dobre rady. Dobre rady? Tak to określmy. Dobre rady, jak to by mogło się odbywać. No tak jak powiedziałem, szkoda, że te osoby nie wystartowały w przetargu, bo kto wie, czy byśmy nie mieli w sierpniu Madonny tutaj na... Pewne jest jedno, że tak naprawdę miasto bardzo szybko zareagowało na ten głos i na tą niechcianą, myślę, że przez wielu mieszkańców decyzję dotyczącą tego, że nie będzie tego dużego występu i nie będzie dużego zespołu, bo takie informacje teraz dochodzą do nas, ale miasto dużo już powiedziało na temat tego, że będzie wiele żaglowców. Ile już wiemy? Czy tak naprawdę już wiemy wszystko, czy jeszcze czekamy, jesteśmy godni informacji odnośnie tego, tak naprawdę tej sfery żeglugi, jeżeli chodzi o Detolf? Informacje pojawiają się na bieżąco. Tutaj wczoraj pojawiła się na przykład, już potwierdzono informację, że przyjadą Meksykańczycy, czyli takie nieformalne gwiazdy ubiegłorocznych regat, którzy... Ostatnich wody z 2007 roku. Mm-hmm. Już pojawiły się nazwy okrętów, które się pojawią, także tych informacji jest coraz więcej. No i będzie czekamy ich coraz więcej aż do samego finału, czyli to do tyle sierpnia. W temacie The Tall Ship Races, chyba że jest jeszcze coś, co powinniśmy dodać, o czym rozmawiają nasi internauci. Pojawiła się informacja nieoficjalna jak na razie w prasie na temat pawilonu Alei Kwiatowej. Oczywiście rozgorzała na nowo dyskusja na temat samej Alei Kwiatowej, tego, że... I nieoficjalne informacje na temat tego, kto został, zarządcą. Tak, tylko tutaj nie powiedziano ostatniego słowa, także tutaj na razie możemy polegać na domysłach. Tak jak wspomniałem, rozgorzała na nowo dyskusja na temat tego, że aleja jest betonowa, że jest to aleja skrzynek, że nic tam się nie dzieje. No po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na... Z tego, co widziałem, wielu internautów porusza też głos w kontekście tego, że nie dość, że ta aleja kosztowała nas bardzo dużo. To już jak została wybudowana, to teraz bardzo długo czekamy, żeby tam wreszcie coś się na stałe się zadziało.
czy mieszkańcy coś mówią o kwestii funkcjonalności, co tam powinno się znaleźć, bo ja sam widziałem kilka różnych zdjęć, które przedstawiały choćby jakieś takie żartobliwe zaaranżowanie tego pawilonu jako choćby stacji metra. To też. A sama Aleja Kwiatowa, to tak ta nieoficjalna nazwa wskazuje, ludzie by chcieli, żeby tam powróciły w jakiejś formie kwiaty. W jakiej, no, trudno czyli taka powiedzieć. Wielka kwiaciarnia w tym, nazwijmy to, w szklanym budynku, nie wiem, pojawiają się różne... Niekoniecznie w szklanym budynku, tam jest kilkaset metrów do zagospodarowania, także... Ale zgodnie tutaj z zarządzeniem, ale może już nie wchodźmy w szczegóły, to tam też będzie zależało od osoby, która będzie to dokładnie, wynajmować. Dokładnie, czyli kwiaty. Kwiaty na pewno gastronomia, że można było... A jakie nazwy są proponowane przez internautów dla tej alei? Bo wspomniałeś o Alei Skrzynkowej, tak? Aleja Skrzynkowa, Aleja Betonowa... A jeżeli chodzi o sam budynek, bo ja słyszałem między innymi o szklanej pułapce. Szklana pułapka, akwarium. Akwarium, tak. Akwarium to jest chyba taka najbardziej obiegowa nazwa. Ubiegły tydzień to także w zasadzie dwa święta, jeżeli chodzi o kwestie kulinarne, bo jedliśmy i pizzę, i pączki, tak? Czyli mieliśmy dwa takie dni, gdzie mogliśmy najeść się dosyta i to tak naprawdę niekoniecznie zdrowo i później Łukasz Plewnia nas gdzieś tam... Ale bezkarnie. Tak, karnie każe nam wykonywać dodatkowe ćwiczenia. Jakie miejsca wybieraliśmy? Czy możemy chociaż mniej więcej powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie preferencji Szczecinian? Zadałem internautom pytanie odnośnie, właśnie przy okazji Tłustego Czwartku, odnośnie pączków, gdzie jadają pączki. Tutaj najczęściej pojawiały się dwie lokalizacje, czyli jedna znana duża pętla tramwajowa, autobusowa i równie znane targowisko i pewna pani, która od lat handluje pączkami. Czyli tak naprawdę nie wybieramy tych dużych komercyjnych miejsc, tylko wybieramy takie mniejsze i zaufane. Na sam koniec dzisiaj też pewnie poprosimy o komentarz naszego gościa politycznego odnośnie tej propozycji Sensu, czyli jedna ulica rocznie. Jakbyś mógł o tym jeszcze powiedzieć. Temat istnieje już od dość długiego czasu. Początkowo, w sumie można powiedzieć, że to jest pomysł miasta, bo idea deptaków z tego narodziła się już kilkanaście lat temu, jednak skończyło się na deptaku Bogusława, który, no, opinie na jego temat są podzielone. No, mamy tam część ładnych budynków, tam jest trochę poczucie internautów z tego, co też czytałem przed naszą dzisiejszą... Mamy stronę lewą i prawą. Tak, mamy stronę lewą i prawą. Dokładnie. I właśnie tutaj skrajność albo się kocha, albo się nienawidzi. Otóż, tylko pytanie, że nie można tego połączyć w jednym miejscu. A projekt Jedna ulica rocznie, który wczoraj pojawił się po raz kolejny dzięki wizji lokalnej, dzięki komisji wyjazdowej, która odbyła się właśnie na placu Zamenhofa, temat wrócił i zauważyłem, że opinie na temat pomysłu robią się coraz ciekawsze, coraz bardziej pozytywne. Początkowo mówiono tylko o zamknięciu ruchu, o zabraniu parkingu, w tej chwili już... Uczymy się dyskutować i dochodzi do konsensusu. Myślę, że to wymaga czasu. Masz też głosy dotyczące budżetu miasta Szczecin, ale myślę, że do tego powrócimy przy okazji naszego gościa politycznego. Również były pytania odnośnie budżetu, odnośnie finansów. No, oczywiście o to zapytamy naszego gościa politycznego, jasne, który mam nadzieję, że odniesie się do tego. Dziękuję Tobie, Grzegorzu, zapraszam Cię oczywiście na Twoje miejsce. A Szanowni Państwo, my teraz zmieniamy na chwilę temat. Będziemy rozmawiać o prawach pacjenta i o Międzynarodowym Dniu Pacjenta. Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa po przerwie. Tak jak obiecywałem, rozmawiamy o Międzynarodowym Dniu Pacjenta. Ze mną w studio jest pani doktor Magdalena Herczyńska. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Możemy powiedzieć międzynarodowy, aczkolwiek to jest światowy. Na całym świecie jest obchodzony Dzień Chorego. Dziękuję za sprostowanie, ale... No ale między narodami, prawda? Ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 92 roku. W 1992 roku po raz 21 był obchodzony w poniedziałek. Nomen omen wtedy, kiedy papież Benedykt XVI ogłosił swoje odejście. A prawdopodobnie wybrał ten dzień
nie... Z uwagi na to, że już wtedy też był w zasadzie może, mocno pacjentem. Że dlatego, żeby zwrócić uwagę właśnie, że ten dzień jest bardzo ważny i że musimy pamiętać o ludziach cierpiących, ludziach chorych, a Jan Paweł II przecież nie wiedział, jaka będzie jego droga. Nie wiedział, że będzie tak bardzo cierpiał, prawda, aż do śmierci i że tym cierpieniem sobie no, zasłuży na... Tak naprawdę cierpią boskość, na oczach, prawda? Tak, i cierpią na oczach właśnie, wielu osób. Więc możemy sobie tutaj na jego przykładzie uzmysłowić, że i cierpienie ma znaczenie bardzo ważne i tym cierpiącym trzeba pomagać i powinniśmy pomagać. Powinniśmy w ogóle pomagać ludziom, którzy potrzebują pomocy, dać im odrobinę wsparcia, odrobinę serca. No i tak na co dzień chociaż troszeczkę tej dobroci, chociaż cząstkę siebie powinniśmy dawać, proszę Państwa. Organizujemy ten Światowy Dzień Chorego właśnie, żeby chociaż trochę pomagać ludziom, wspólnie z Caritasem, jako Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy, wspólnie ze Szpitalem Wojewódzkim na terenie Szpitala Wojewódzkiego w sobotę. Caritas przywozi pacjentów autokarami z terenów małych, które... Kto może się zapisać na to wydarzenie? Czy to jest jakoś... Wszyscy w każdej parafii, wszyscy potrzebujący pomocy na terenie parafii, które są wybrane do właśnie czyli do tych konsultacji. Czyli właściwe parafie zostały już poinformowane tak, o tym, że taka... Tak, zmieniamy co roku parafie, także co roku są inne parafie. Te parafie są... No chyba tak zupełnie losowo wybierane przez Caritas. Pacjenci się zapisują i są dowożeni do nas lekarze specjaliści, 12 lekarzy różnych specjalności pacjentów konsultuje. Pacjenci mają na przykład przed konsultacją kardiologiczną wykonywane EKG, przed konsultacją u endokrynologa mają USG tarczycy, mają badane ciśnienie, poziom glukozy. No poza tym wszechstronne konsultacje, także wydaje mi się, że każdy pacjent może takie konsultacje odbyć u 3, nawet czasami 4 lekarzy. W ciągu jednego dnia. W ciągu jednego dnia. To jest tak dnia. Naprawdę niewiarygodne, bo ja mam nawet moi najbliżsi z mojej rodziny mają duży problem z tym, żeby dostać się do lekarzy specjalistów. Co jest tego powodem? Bo tak naprawdę mamy wielu pacjentów. Tak naprawdę każdy z nas potencjalnie jest pacjentem na co dzień, no bo gdzieś zaboli ząb, gdzieś zaboli kolano i trzeba się udać do tego lekarza, ale czasami czekamy bardzo długo. Wydaje mi się, że powodów jest wiele. Przede wszystkim pacjenci czasami nadużywają wizyt u specjalisty, bo chodzą często po same recepty, a nie zawsze no, ta recepta powinna być wypisana przez specjalistę. Po konsultacji specjalistycznej recepty mogą być powtarzane przez lekarza rodzinnego. Wtedy, kiedy coś się dzieje, kiedy potrzebna jest zmiana leczenia, wtedy potrzebna jest na nowo konsultacja i powinno być na nowo skierowanie od lekarza POZ-u. Natomiast tak tylko rejestrowanie się, dlatego że ja już dostałem raz skierowanie, to niestety zajmuje miejsca tym, którzy potrzebują chociaż pierwszy raz dotrzeć do specjalisty. I to niestety zdarza się, że niektórzy nie zdążą dotrzeć do tego specjalisty. Pacjenci powinni o tym wiedzieć, a często też pacjenci no, wolą pójść do specjalisty no, z samego mają kontakt ze specjalistą, także mają poczucie, że byli u kogoś, kto no, ma szerszą wiedzę. Prawda? Z definicji, kim jest pacjent? Pacjent jest osobą potrzebującą pomocy ze względu na zły stan zdrowia. Czyli osoba, która posiada, czy niestety znalazła się w jakimś kiepskim samopoczuciu lub coś jej dolega, wtedy udaje się do lekarza specjalisty, otrzymuje wsparcie i wtedy jest już pacjentem. Prawdopodobnie objawy mogą być bardzo różne. Czasami widoczne, czasami mniej. Czasami mniej, tak, bo mogą być też psychiczne objawy niedyspozycji. Pani doktor, potrzebna pomocy. Jakiego wsparcia będziemy mogli spodziewać się od jakich specjalistów w najbliższą sobotę? Najbliższą sobotę udzielają konsultacji lekarze kardiologii, okulistyki, laryngologii, chirurgii naczyniowej, również endokrynologii, ortopedii, reumatologii, dermatologii, także naprawdę bardzo wielu specjalistów. Chciałbym, żebyśmy tak może wybiórczo zastanowili się, jakiej porady będzie mógł udzielić na przykład chirurg naczyniowy dla potencjalnego pacjenta, który przyjedzie w tym dniu i czy taka jednokrotna porada wystarczy do tego, aby rozpocząć jakieś leczenie? No, jednokrotna porada czasami nie wystarczy, bo czasami jest potrzebna druga wizyta po wykonaniu badań, ale ukierunkowanie tej diagnostyki
prawda? I włączenie wstępnego leczenia też ma swoje znaczenie. Lekarz, chirurg naczyniowy bada pacjenta, ocenia, czy jest zapalenie naczyń przewlekłe, czy ostre, czy jest miażdżyca tętnic obwodowych wymagająca diagnostyki USG doplerowskie na przykład, czy kieruje tego pacjenta na te badania i później kieruje do poradni na kolejną wizytę. Ja cały czas przyglądam się różnym doniesieniom prasowym dotyczącym tego złego stanu służby zdrowia w Polsce i tego, że bywa coraz gorzej, że szpitale nie mają pieniędzy na to, aby badać swoich pacjentów. Z czego to może wynikać, że tak naprawdę pod koniec roku raczej możemy zapomnieć o wizycie u jakiegoś lekarza specjalisty, bo już po prostu nie ma pieniędzy w budżecie? Ochrona zdrowia, bo już nie służba już teraz. Tak, ochrona zdrowia. Zmieniliśmy trochę ustrój, także ochrona zdrowia jest szeroko pojętą dziedziną. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o finanse, to naprawdę mamy bardzo dużo środków i coraz więcej tych środków na leczenie, na profilaktykę. Trzeba powiedzieć, że wiele rzeczy jest za darmo. Coraz szersza jest profilaktyka, ale w niektórych miejscach ta profilaktyka i to leczenie nie jest stosowane tak, jak powinno być. Tak jak mówiłam, że wizyty u lekarzy specjalistów czasami są wykorzystywane niepotrzebnie, czasami też badań nadmiernie się robi tam, gdzie nie potrzeba, a tam, gdzie potrzeba na przykład w podstawowej opiece lekarskiej, gdzie potrzebne są badania, tych badań się po prostu nie robi. Kieruje się pacjentów do szpitala bez żadnych badań, i obciąża się tym samym szpital. Ja chciałbym zapytać, bo niedawno rozmawialiśmy tutaj z przedstawicielami właśnie ochrony zdrowia, właśnie ta nazwa niedawno się zmieniła, dotyczącego nowego systemu EWUS, tak zwanego systemu EWUS, tak. Czyli elektronicznej weryfikacji ubezpieczeń społecznych. Czy taki system ma szansę poprawić tą dostępność do służby zdrowia, bo będzie o wiele łatwiej zweryfikować, kto ile razy korzystał z wizyty u lekarza specjalisty na przykład? Wydaje mi się, że jeszcze nie. Jeżeli nie będzie zbiorczych informacji, to na razie jeszcze nie. Na razie możemy tylko korzystać z informacji o ubezpieczeniu, aczkolwiek trochę nam to dokłada teraz pracy, dlatego że musimy codziennie sprawdzać ubezpieczenie, także trochę to jeszcze wymaga dopracowania. Natomiast jeżeli chodzi o wizyty w poradniach specjalistycznych w różnych miejscach u na przykład tego samego specjalisty, pacjenci wędrują, ten lepszy, a może tamten lepszy, a może tamten lepszy, prawda? Albo na przykład wizyty częste u lekarza po OZ, tylko dlatego, żeby się spotkać, pogadać z kimś. No też to ma znaczenie, ale... Lepiej umówić się poza dyżurem. A też z mojej działki reumatologicznej rehabilitacji pacjenci korzystają z różnych ośrodków rehabilitacji. I mimo, że jest raz w roku rehabilitacja, korzystają z różnych ośrodków. Dzięki temu... Tak, dostają różne skierowania od różnych lekarzy. No po prostu, tacy jesteśmy. Pani doktor, na sam koniec chciałbym, aby Pani to podsumowała i powtórzyła. Najbliższa sobota to Światowy Dzień Pacjenta. Najwyższa sobota to obchodzony przez Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy, Caritas Polska i Szpital Wojewódzki Światowy Dzień Chorego. Ze względu na ferie przełożyliśmy ten dzień z poprzedniej soboty na następną, czyli teraz na 16. Światowy Dzień Chorego, jeszcze raz powtarzam Państwu, obchodzony jest 11. W tym roku był obchodzony, takie centralne obchody odbywały się na terenie Bawarii w Niemczech. Zawsze w jakimś miejscu ważnym, dlatego że na pamiątkę Lourdes jest, objawienia Marii Panny w Lourdes jest ten dzień obchodzony i w tym roku był obchodzony w Niemczech, ale był też i w Polsce, w Częstochowie w 1994 roku. Dziękuję bardzo serdecznie. Pani doktor Magdalena Heryczyńska była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, a teraz zmieniamy temat. Będziemy rozmawiać o stanie budżetu miasta. Dzięki. Dzień
dobry, witamy wszystkich Państwa po przerwie. Ze mną w studiu, tak jak obiecywałem na samym początku, radna niezrzeszona pani Małgorzata Jacyna-Wit. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Rozmawiać będziemy o budżecie miasta Szczecin, o tym, jak on wygląda, czy on daje szansę, czy daje nadzieję. Myślę, że ten głos będzie jednoznaczny, ale chciałbym, abyśmy podeszli do tego bardzo szeroko i porozmawiali o różnych kwestiach. Komentarze z 2012 roku, z końcówki, kiedy uchwalano ten budżet, były bardzo ostre. Nawet sam prezydent mówił, kret, pot i łzy. To był czas, kiedy trzeba było dużo energii przeznaczyć na to, aby ten budżet powstał. Jaki jest budżet miasta na 2013 rok? Budżet miasta na 2013 rok to jest budżet kontynuacji lat poprzednich i budżet, w którym nie ma nic nowego, czyli nie ma pomysłu na nowe działania w Szczecinie, także na nowy okres finansowania z Unii Europejskiej. Nie ma pomysłu na nowe projekty i nie ma też pieniędzy zabezpieczonych na nowe projekty po to, aby w nowym okresie budżetowania europejskiego, abyśmy mogli pozyskać jak najwięcej pieniędzy dla Szczecina. Budżet charakteryzujący się kontynuacją budowy wielu inwestycji, które to inwestycje nie są wypełnione treścią, czyli są budowle, ale nic poza tym. Dotyczy czyli to, budujemy, ale nie kontynuujemy. Budujemy i nie bardzo wiemy po co, nie mówiąc o tym, że po pierwsze okres budowania znacznie nam się wydłuża w stosunku do okresu zakładanego, a po drugie te inwestycje praktycznie wszystkie są droższe niż zakłada się pierwotnie w budżecie i niż zakłada się w momencie, kiedy ktoś wygrywa przetarg publiczny. Ja chciałbym tylko, Szanowni Państwo, przypomnieć, że możemy prowadzić tę dyskusję także poprzez internet. Wystarczy wejść na stronę szczecin.blogx.pl/debata. Tam dyskutujemy na temat tego, no, co dzieje się tutaj w studio. Także można dołączyć się do dyskusji. Zapraszamy. Zapraszamy do dyskusji. Pani Małgorzato, jednak nie wszystkie inwestycje są takie, które zanim, że tak powiem, zostaną ukończone, nie mają osoby zarządcy. Czyli na przykład Trafostacja Sztuki ma już zarządcę. Tak naprawdę ten zarządca już funkcjonuje, ale brakuje tam jeszcze ukończenia budynku, czyli sytuacja czy, całkowicie tak, odmienna. Tak, no, teoretycznie wygląda to w ten sposób, że jest podpisana umowa z zarządcą Instytucji Kultury Trafostacja Sztuki. Natomiast efektem tej umowy jest to, że wypłacono jak dotąd, na razie mamy informację 200 tysięcy złotych, tylko że nie bardzo wiemy, co za te pieniądze zrobiono. Poza tym, że w internecie, w biuletynie informacji publicznej informacja o zorganizowaniu przetargu na samochody, tak, na leasing samochodu i na leasing i na wykup telefonów komórkowych, to praktycznie nie mamy ani strony Trafostacji Sztuki. Jest ani... tylko biuletyn informacji publicznej na stronie spółki, która tak zarządza. Jest. Natomiast nie ma w tej chwili nawet strony internetowej Trafostacji Sztuki, ani projektu, w jaki sposób ta Trafostacja Sztuki będzie funkcjonowała. Proszę zobaczyć. Ale nie ma też budynku. Nie ma też budynku, ale to nie jest tak, że budynek musi być, bo najpierw musi być pewna inicjatywa, pomysł. Muzeum Przełomów, które też jest w tej chwili dopiero w budowie, Agnieszka Kuchcińska-Kurcz stworzyła już w internecie tak, że praktycznie to muzeum już jest i funkcjonuje. Natomiast budynek będzie po to, aby ta treść, która jest w informacji, gdzie są już zbiory, została wypełniona. Natomiast tutaj w przypadku Trafostacji Sztuki my w dalszym ciągu nie wiemy, co będzie w tym budynku i jak to będzie funkcjonowało. Wiemy, że będzie otwarcie w okolicach sierpnia. Tak twierdzi Urząd Miasta i Magistrat, że będzie to w okolicy sierpnia. Ja śmiem wątpić, dlatego że wszystkie nasze inwestycje są znacznie przedłużone. Zresztą ta dotycząca Trafostacji Sztuki także, bo to już jest dłużej o rok. Czy będzie oddana w sierpniu? Śmiem wątpić, bo tam jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, nie mówiąc o wyposażeniu tego obiektu. Bodajże 16 milionów przeznaczonych na renowację samego tego budynku, który później będzie nas kosztować ponad 2 miliony, blisko 2 miliony rocznie. Blisko 2 miliony będzie nas kosztował rocznie. Do tego w samej tej instytucji też mają być jeszcze dodatkowo zatrudnieni pracownicy, więc tak naprawdę nie wiemy, jakie będą koszty funkcjonowania. Tak samo jak nie wiemy, jakie będą koszty funkcjonowania tej nowej filharmonii,
o którą zresztą już jest bój, dlatego że jest w tej chwili już list publiczny, jeśli chodzi o podpisany przez środowiska kultury, kwestionujący sposób w tej chwili funkcjonowania Filharmonii, zarządzania Filharmonią, więc jeżeli już teraz nie jest dobrze, to jak to będzie w momencie, kiedy zostanie oddany budynek do użytku? Może dlatego, że jest się o co bić. Może dlatego, że jest się o co bić, a może dlatego, że rzeczywiście Filharmonia, która przez pewien czas, nasza szczecińska Filharmonia osiągnęła pewien dobry, przyzwoity poziom, teraz zaczyna znowu trochę słabnąć i brakuje tego pomysłu na Filharmonię, a za chwilę nie tylko będzie nam potrzebny pomysł, ale będą nam potrzebne właśnie pieniądze w budżecie i myślę, że będzie to kwota dwa razy większa niż jest w tej chwili. Więc to jest tak, że pozwalamy sobie na budowę dużych obiektów infrastrukturalnych, ale w perspektywie trzeba będzie myśleć o pieniądzach na to, żeby te obiekty funkcjonowały i nie tylko właśnie. Buduje się coraz więcej obiektów, one w zasadzie są na ukończeniu, ale tak naprawdę one będą bardzo mocno kosztotwórcze. Tak jest. Dzisiaj chcielibyśmy też porozmawiać o między innymi interpretacji jednego z radnych Rady Miasta, który zapytał o kwestię hali widowiskowo-sportowej, która jak okazuje się na chwilę obecną planowane są przychody związane z działalnością na między innymi 6,5 miliona w 2014 roku, czyli tuż po samym otwarciu, bo ma ona zostać otworzona właśnie na 2014 rok, ale tak naprawdę koszty eksploatacyjne, same koszty eksploatacyjne stanowić będą 6 milionów. Skąd w ogóle te sumy? Bo tak naprawdę istnieje obawa, że one są troszeczkę przekalkulowane. To jest tak, że my otrzymujemy jakieś tam kwoty rzucane trochę z powietrza, natomiast te kwoty nie są wypełnione treścią. Ja w tej chwili poprosiłam pana prezydenta o to, żeby nam odpowiedział, skąd te przychody będą wzięte, czyli wykaz wszystkich tych przychodów, które zostały przedstawione przez zarządcę, przynajmniej na razie potencjalnego tego obiektu, czyli przez tak zwany MOSiR. Jeżeli przewiduje się, że przychody będą z imprez, które będą się tam odbywały, no to w tej chwili już możemy założyć, że jest to absolutnie nierealne na początku. Chyba, że mielibyśmy imprezę codziennie. Chyba, że mielibyśmy imprezę codziennie, imprezę biletowaną i imprezę... Co logistycznie jest niemożliwe. Co logistycznie jest niemożliwe i imprezę, na którą nas wszystkich byłoby stać. W tej chwili jest to absolutnie nieprawdopodobne. W związku z tym poczekajmy na odpowiedź pana prezydenta, skąd są w ogóle te kwoty, ale obawiam się, że one są szacowane po prostu z powietrza, tylko po to, aby zbyć nas wszystkich pytających o przyszłość, no bo ta przyszłość jest na tyle odległa, że można sobie pozwolić na ignorowanie tego typu pytań. Noty ratingowe mówią o tym, że miasto ma zdolność kredytową i ma nadal zdolność do zadłużania się, ale tak naprawdę może to być jednokierunkowe, bo na chwilę obecną jest dobrze, ale jak ukończymy instytucje czy miejsca, w których tak naprawdę mamy dofinansowanie, możemy mieć problem z ich utrzymaniem, bo te koszty będą globalnie bardzo wysokie. Co powinno zrobić teraz miasto, aby uniknąć tych kosztów i aby zadbać o to, żeby te instytucje samofinansowały się tak naprawdę? Ja myślę, że takiej możliwości tak naprawdę nie ma, bo to są obiekty kultury, obiekty sportu, kultury, które zawsze będą musiały być finansowane z miasta i trzeba to też jasno powiedzieć, że jeżeli decyduje... Mogą być współfinansowane, ale nie tylko z miasta. I tak i nie, dlatego że jeżeli buduje się obiekt na 7 tysięcy miejsc, tak jak w przypadku hali widowiskowo-sportowej, to od razu można założyć, że nie mogą się tam odbywać wielkie koncerty, bo po prostu ta hala jest zbyt mała, nie mogą się odbywać wielkie widowiska sportowe, bo ta hala jest po prostu zbyt mała. Stąd trzeba jasno powiedzieć, niestety, ale tę halę, którą wybudowaliśmy, no tak jak wybudowaliśmy na podstawie dosyć archaicznego projektu, będziemy musieli utrzymywać z budżetu miasta. W związku z tym z czegoś w przyszłości będziemy musieli zrezygnować. Kredyty, nie, z czegoś w budżecie, bo kredyty to my możemy owszem zaciągać, ale tylko i wyłącznie na wydatki inwestycyjne. Ustawa o finansach publicznych uniemożliwia zaciąganie kredytów na funkcjonowanie tego typu obiektów. Tak, na koszty bieżące. Stąd te pieniądze będziemy musieli poszukać w budżecie kosztem pewnych oszczędności przyszłości. Jakich? Nie wiem, może częściowo na administracji, może częściowo na funkcjonowaniu innych instytucji, ale o tym trzeba zacząć ciekawe, już myśleć. Kto odda swoją część budżetu, skoro i tak te budżety teraz nie są zbyt wielkie, wielu instytucji, choćby kultury. Ja chciałbym zapytać się naszego blogera Grzegorza na temat tego, o co pytają internauci, bo oni także mają swoje zdanie na temat budżetu miasta.
Tak, pojawiły się informacje na temat tego, jak społeczeństwo jest informowane na temat budżetu we Wrocławiu. Mhm. Niestety, no ja też to zauważyłem, że u nas tej informacji niestety brakuje. Sam szukając informacji o budżecie trafiłem na dokument, który ma prawie 500 stron. No i dla przeciętnego człowieka, takiego jak ja, który na ekonomii niekoniecznie musi się znać, no jest to niestety nieczytelne. Ja tutaj może przytoczę takie obrazki, jak to mniej więcej wygląda. Jest to prosta broszurka, proste informacje, troszkę obrazków, troszkę... Widzę, że nawet pan prezydent Rafał Dudkiewicz podpisał się pod tym. Wykresów, tabelek, no z pewnością tego u nas brakuje, takie coś by się przydało. No nie wiem, może tutaj kwestia biura promocji... Pani Małgorzato, chciałbym, żeby pani się do tego odniosła, bo u nas czysto teoretycznie konsultacje społeczne dotyczące budżetu na 2013 rok były, ale one chyba wywołały... Czysto teoretycznie, bo one wywołały więcej dyskusji, więcej dyskusji niż efektów. Tak, same konsultacje wywołały chyba więcej dyskusji niż, czy sposób podejścia do tych konsultacji przez magistrat niż rzeczywiście budżet. Sama dyskusja o budżecie jest bardzo trudna, dlatego że ustawa o finansach publicznych powoduje, że zapisy budżetowe są na tyle skomplikowane, że przeciętny mieszkaniec nie jest w stanie się zorientować, o co tak naprawdę w tym budżecie chodzi i jakie pozycje zapisane są w poszczególnych działach budżetowych. Często pada takie pytanie, no dobrze, ale jak to jest, że został uchwalony budżet, a chwilę później realizowane są różnego rodzaju wydatki, o których nikt nie wiedział. No to wynika właśnie z takich dużych zapisów budżetowych, z których my nie wiemy bardzo często, co tak naprawdę będzie finansowane. To jest taka słynna historia tych tablic świetlnych, które są w Szczecinie, które mnóstwo bulwersują mnóstwo ludzi. To są tablice, które kosztowały nas 7 milionów złotych. I mieszkańcy pytają tak, no dobrze, ale czy wy nie mieliście wpływu jako radni na to, żeby zadecydować o powstaniu tych tablic? Na to odpowiadamy nie, dlatego że jest zapis budżetowy ogólny na określone inwestycje i to wszystko, natomiast nie można wyciągać tego zapisu przy uchwalaniu budżetu z kontekstu. Stąd rzeczywiście informacja na temat finansowania pewnych wydatków w budżecie i przychodów do budżetu jest dosyć enigmatyczna. To w jaki sposób mieszkańcy mogą dowiedzieć się, skoro nawet pani czuje się bezsilna jako radna, na temat tego, jak będą wydatkowane nasze pieniądze? Ja mówię też moje pieniądze, bo ja już też odprowadzam podatki w tym mieście i chciałbym zastanowić się, w jaki sposób mogę kontrolować to, w jaki sposób te pieniądze są inwestowane. Myślę, że przede wszystkim poprzez internet powinna być odpowiednia strona internetowa, nie tyle pokazująca dokument budżetowy, ile umożliwiająca każdemu właściwe zapytanie i zorientowanie się, jak tak naprawdę wyglądają poszczególne pozycje budżetowe. Czy broszurka wydawana jest dobra? Nie do końca, bo myślę, że kwestia później dystrybucji tej broszury powoduje, że często jest to tylko i wyłącznie taki gadżet PR-owski, a nie rzeczywisty dokument, który umożliwia nam zorientowanie się w kwestiach budżetowych. To jest też tak. Jest jeszcze podpis prezydenta, tak jak na przykład to wyglądało we Wrocławiu, czyli to też jest trochę zabieg PR-owy. No, też tak trochę to odczuwam. Natomiast to jest też tak, że od tego są radni wybrani przez mieszkańców, aby pilnowali tych zapisów budżetowych, aby orientowali się, co w tym budżecie jest i aby mocno dociekali w momencie już uchwalania budżetu, na co te pieniądze są przeznaczone i żeby te pieniądze były racjonalnie wydatkowane. To znaczy, żeby to nie były wydatki, tylko często, żeby to były autentyczne inwestycje, które w przyszłości przyniosą pieniądze do miasta, sprowadzą te pieniądze do miasta, niekoniecznie do budżetu miasta, jak my sobie wyobrażamy, że pieniądze powinny wpływać do miasta. To powinno polegać na tym, że to my, mieszkańcy, powinniśmy zarabiać te pieniądze, powinniśmy być coraz bogatsi, a z tego tytułu, odprowadzając podatki, te pieniądze wpływają do budżetu. My często nie zdajemy sobie sprawy, skąd są w ogóle pieniądze w budżecie. Że to są pieniądze z naszych podatków. To nie są pieniądze wirtualne. Fajnie, że są pieniądze w budżecie. Można je łatwo wydawać. Nie, na te pieniądze my wszyscy bardzo ciężko pracujemy. Pani Małgorzato, pojawiło się pytanie od jednego z naszych internautów. Pani też tutaj jest pytanie. Czy pani radna wciąż uważa, że budowa stadionu to dobry pomysł w kontekście budżetu miasta i rozmowy o kosztotwórczych obiektach? Pani bardzo mocno
przystaje przy budowie stadionu. To jest bardzo mocno kosztotwórcze. Kolejny obiekt, który byłby mocno kosztotwórczy. Proszę pamiętać, że Filharmonia, opera, która jest finansowana z budżetu województwa, muzea, te wszystkie obiekty kultury, obiekty sportowe są finansowane z budżetu miasta. Ich funkcjonowanie też jest finansowane z budżetu miasta. Więc nie można mówić i zakładać od razu, że stadion będzie obiektem, który się będzie sam utrzymywał. Natomiast stadion piłkarski przeznaczony dla kilkudziesięciu tysięcy kibiców na pewno jest obiektem bardziej zaspokajającym potrzeby mieszkańców niż Filharmonia, do której chodzi, nie wiem, 1000 mieszkańców, 2000 mieszkańców. Może na to nie było akurat dotacji. Dotacje były i tak samo są dotacje i możliwe są dotacje na stadion, może w mniejszym zakresie niż w przypadku obiektów kultury, tak jak Filharmonia, ale też jest możliwość pozyskania tych środków. I trzeba sobie od razu założyć, że funkcjonowanie tych obiektów będzie z budżetu. Tyle, że w momencie, kiedy już te obiekty wybudujemy, no to nie będzie nam już potrzeba tyle tych pieniędzy na różnego rodzaju inwestycje, no bo już będziemy mieć filharmonię, będziemy mieć stadion, będziemy mieć halę widowiskowo-sportową. Przecież nie wybudujemy drugiej filharmonii, drugiego stadionu, drugiej hali widowiskowo-sportowej. Stadion musimy mieć w związku pierwszy. W związku z tym pozostanie nam część pieniędzy, oczywiście z części będziemy musieli spłacać kredyty, natomiast część pieniędzy pozostanie nam na to, aby taki obiekt funkcjonował. Czyli mamy szansę za jakiś czas, aby taki stadion powstał. Ja chciałbym tylko, żebyś Grzegorzu przypomniał, gdzie możemy włączyć się do dyskusji, bo internauci też chcielibyśmy, żeby mieli taką możliwość. Adres bardzo prosty, szczecin.blogix.pl/debata. Tutaj ktoś zarzucił, że jest to bardziej wywiad niż debata, no ale... Przy jednym gościu trudno o debatę. To wynika z tych jakby konwencji naszego programu, ja rozumiem. Ja chciałbym zapytać Grzegorzu, czy są jeszcze jakieś kwestie, o których mówią internauci w kontekście choćby inwestycji tego, co dzieje się w mieście, bo my na samym początku rozmawialiśmy o pewnych inwestycjach, które znowu wróciły, że tak powiem, na tapetę, jeżeli chodzi o nasze miasto. Tak, dosyć. Tutaj akurat może to nie jest, jest pytanie, może... Trudno powiedzieć, czy znajdziemy tu odpowiedź. Chodzi o opóźnienia, które niestety ich mamy dość dużo. I tutaj pojawiło się takie pytanie w kwestii przetargów, bo zwykle bywa tak, że przetargi są rozstrzygane na podstawie najniższej ceny i zwykle kończy się tak, że albo są opóźnienia, albo do tych najtańszych ofert trzeba dopłacać. No tutaj takim klasycznym przykładem jest ścieżka rowerowa na Prawobrzeże, która dużo więcej kosztowała niż wyszło to z przetargu. Ale ktoś wygrał. Znaczy, ale ktoś wygrał. To jest tak, że ta ścieżka kosztowała 13 milionów złotych, natomiast w założeniu miała kosztować 10 milionów złotych. Co ciekawe, została wybudowana niezgodnie z projektem. Mało tego, ta ścieżka w tej chwili już jest w bardzo kiepskim stanie. I stąd też pytania do osób odpowiedzialnych za tę sytuację. Po pierwsze, dlaczego zwiększono koszt budowy tej ścieżki? I po drugie, bo dlaczego... zakładała to umowa, że będzie taka możliwość pod warunkiem akceptacji ze strony zamawiającego. To jest tak, że zawsze istnieje możliwość zwiększenia kosztów, o ile w projekcie... Zamawiający wyrazi na to zgodę. Nie, o ile w projekcie nie uwzględniono pewnych dodatkowych robót budowlanych. Natomiast tutaj jest tak, że projekt okrojono, a ścieżka kosztuje drożej. No, pytanie logiczne do prezydenta, dlaczego tak jest? Takie pytania w tej chwili są zadawane zarówno przez media, jak i przez radnych, przeze mnie także, niedawno złożyłam taką interpelację. I to są bardzo ważne pytania, bo wszystko zaczyna się tak naprawdę od projektów. Jeżeli mamy źle przygotowane projekty pod określone inwestycje, to wtedy wykonawcy bardzo często wykorzystują to, zwiększając koszty budowy, gdyż twierdzą, że coś nie zostało... Ale już po fakcie, po wygraniu przetargu. Tak, już po fakcie, po wygraniu przetargu. I to ma miejsce praktycznie w tej chwili na każdej inwestycji, poczynając od cmentarza na Bronowickiej, poprzez słynną Aleję Kwiatową, to już chyba będzie taka... Cała historia Szczecina wkoło tej Alei Wreszcie Kwiatowej. Wreszcie może będziemy mieli zarządcę. Pawilonu będziemy może mieli zarządcę. Do tego hala widowiskowo-sportowa. Wszystkie te obiekty, wszystkie te inwestycje kosztują drożej niż w założeniu miały kosztować. A to też wynika, nie wiemy, może z niewłaściwego nadzoru ze strony Urzędu Miasta,
że wykonawca pozwala sobie na tego typu działania. Pani Małgorzato, wykonawca pozwala sobie jako sam zamawiający, ale z drugiej strony są też spółki miejskie, które mają zarządzać i nadzorować działalność pewnych inwestycji, pewnych działań związanych z miastem. Wokół nich pojawiła się także duża fala krytyki w ostatnich tygodniach. Wiadomo, że mówimy tutaj m.in. o SCR-ze czy spółce NIOL. Jaka Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, tak? To są trzy takie spółki, które w tej jaka chwili... Jaka alternatywa dla tego, bo skoro no, z Pani słów wychodzi na to, że miasto sobie nie radzi, ale spółki podobno też sobie nie radzą, więc jaką mamy alternatywę my jako mieszkańcy? Każda z tych spółek i każda ta historia powinna być rozpatrywana inaczej. Inaczej jest w przypadku Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego, gdzie... Przepraszam, 10 lat temu przekazano do tej spółki kilkadziesiąt kamienic w centrum Szczecina, w koło placu Zamenhofa, w 5 kwartałach i doprowadziło to do totalnej ruiny tego obszaru, do totalnej degradacji. Z zewnątrz wygląda to bardzo ładnie, ale z tyłu... Nie, nie wygląda to bardzo ładnie, panie redaktorze. Proszę spojrzeć na ulicę Śląską i na ulicę Obrońców Stalingradu, podnieść czasami mówiliśmy głowę do góry zza kierownicy samochodu. Zobaczycie państwo wypalone okna, poniszczone kamienice, puste... Pani Małgorzato, podkreślam, bo my na początku dzisiaj z Grzegorzem rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę możemy czasami mówić na tym właśnie całym kwartale o prawej i o lewej stronie. Czasami ta prawa wygląda lepiej, lewa wygląda gorzej. Faktycznie tam jest od skrajności w skrajność. Albo to jest już w miarę ładnie, albo tak naprawdę to mocno przeraża. My mówimy, pan redaktor mówi tutaj o deptaku Bogusława, na którym 50% kamienic... wyremontowano, to może za dużo powiedziane, które wyglądają przyzwoicie, odmalowano. Natomiast pozostałe kamienice wyglądają dramatycznie. Proszę też spojrzeć na zaplecze tych kamienic. To podwórze, gdzie jest była między innymi szkoła Maciusia, w tej chwili jest w stanie po prostu dramatycznym. To jest jedno wielkie ruinowisko, to jest jedna wielka ruina. I teraz, jeżeli do tego doprowadziła spółka miejska Szczecińskie Centrum Renowacyjne, która w dodatku w tej chwili oznajmiła, że nie ma pieniędzy na zaciągnięcie dotacji, zaciągnięcie kredytów po to, aby remontować następne kamienice, co w zasadzie było już wiadome, bo to jest spółka, która jest niewydolna, ona nie powinna w ogóle już istnieć, no to w tym momencie o czym my rozmawiamy? I gdzie jest ten wspaniały szwedzki przedsiębiorca, który miał inwestować w kamienicę w Szczecińskim Centrum Renowacyjnym, który już po roku od momentu podpisania umowy miał oddać pierwszą wyremontowaną kamienicę. I myślę, ten że... rok mija za 4 miesiące, i a kamienice pytaniem... jak są zniszczone, tak były. I myślę, że tym pytaniem bardzo otwartym chciałbym, abyśmy pozostawili tą dyskusję i zachęcili Państwa do dyskutowania i wypowiadania się między innymi na profilu naszego blogera Grzegorza Kluszczyńskiego lub na naszym profilu Galaktyki Pomarania na Facebooku. Ja Pani bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Pani Małgorzata Jacyna-Wit, radna niezrzeszona Rady Miasta Szczecin oraz Grzegorz Kluszczyński, nasz szczeciński bloger, komentował dla Państwa to, jak wygląda budżet naszego miasta. Ja Państwu dziękuję za tą część. Zapraszam na serwis informacyjny, po którym będzie troszeczkę bardziej na sportowo. Dziękuję, do widzenia.